Siema, z tej strony Dexo, to jest Let's Play The Escape, jest kolejny odcinek, nie liczę tych odcinków, bo naprawdę, ja naprawdę ich nie liczę. No i nic nie zrobiliśmy produktywnego w poprzednim odcinku. To może coś produktywnego zrobimy w poprzednim odcinku. Przepraszam, że był tak słaby głos, znaczy tak słaby i tak dalej, ponieważ to się nagrało wszystko nie tyle, że z kamerki. Dobra, nie tyle, że z kamerki się to nagrało, to jeszcze jakby tego było mało. To jeszcze OBS schrzanił nagranie i się dobrze nie zsynchronizował głos z dźwiękiem i no. Zresztą z każdą rzeczą tak jest, że się nie zsynchronizuje. Okej, dzisiaj próbujemy znaleźć ten głupi klucz. Nie pobijemy jeszcze pana Gimpera, bo ma... Nie, wszyscy się nie zabiją. Nie dziwnego, że nie próbowałem kogoś pobić bez broni. To się nie dziwię, że dostałem w ciry. Blacha mi na nic potrzebna. Pójdę tylko, że się stawiłem na tym, na śniadaniu i pójdę. Nieśmiertelnik, ale wy nie macie zupełnie tego, co chcę. Dobra, cześć, byłem na śniadaniu. A! Nie zauważył. Jaki ślepy jest. O, jakby to było po prostu stworzone dla mnie. Zestaw skarpetkowy, tworzymy sobie jeszcze, musimy znaleźć talk kosmetyczny, mandzio. Coś czuję, że tego masz. Nie, ty nie masz talku kosmetycznego. No to idziemy sobie do roboty. Już chcę, wyprzedzam czas, żeby po prostu jak najszybciej skończyć tą robotę i zająć się czymś bardziej produktywnym. Czyli próbowaniem uciec z tego więzienia. Okej. No pięknie, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, że tutaj nie ma możliwości takiego. Znaczy chciałbym, żeby znowu się zawieszam. Chciałbym, żeby była możliwość taka, że ktoś inny może nam przejąć tą robotę. W sensie, że ktoś inny będzie za nami biegał i nas bił. To było akurat ciekawe urozmaicenie. Tak jak ciekawym urozmaiceniem do The Escapist jest coś takiego jak Trip Multiplier. Tylko, że wtedy wasze biurka byłyby chronione, ponieważ to by nie miało sensu, bo co byście sobie zebrali, to by było po prostu zabrane. No i po prostu tryb multiplayer i tryb możliwości zostania strażnikiem w The Escapist. To też jest bardzo dobry według mnie pomysł. No bijcie się szybciej. Ile wy macie sił? O Jezus Maria, ja nie chcę was bić. Hunter twoje już nie dostanie. Hunter jest za dobry. No patrz, Hunter już nie dostanie w ciry, bo... No wiecie, Hunter. Metal kosmetyczny, nie mogę go oczywiście pominąć. Czy ja tu mam go? Chyba nie mam go. Dobra, to było tal kosmetyczny z pastą do zębów. Czy ktoś jest takim czyścioskiem? No oczywiście, wszyscy muszą mieć pastę do zębów, bo muszą mieć czyściutkie rząbki. Tak. Pan McCain. Ty jesteś moim celem! You are my target! What? Po raz kolejny widzę, kiedy koleś mnie zabija, kiedy ma 25 siły i mnie zabija dosłownie na hita prawie. Znaczy, ja nie obejrzałem poprzedniego odcinka, ale ja nadal nie rozumiem ciągle mojego błędu, bo jakiś błąd ciągle popełniam, a nie rozumiem tego błędu. To jest najgorsze. Nie wiem, muszę siłę potrenować? Nie, no nabiję sobie 100 siły i zobaczymy. Pan Irwing, no ma 45, rozumiem, ale pan McCain, który ma 25, nie tak szybko pobił? To jest jakaś ochrona strażników, czy co? Nie rozumiem. 59 siły nabijemy sobie do 60, żebyśmy byli silni. Nie no, zmarnowałem tylko kit. Ale kit to nic nadzwyczajnego, tak powtarzam się już kolejny raz, że kit to nic nadzwyczajnego, ty też nic nie masz. Dobra, to dzisiaj może poza tym kluczem, może udamy się tam i zobaczymy, czy da się jakoś to inaczej załatwić. Wiecie co, ja myślę, że dobrym pomysłem by było wybranie jakiegoś silnika. No, bijcie się, bo zanim wy się pobijecie, to... No. Pigułki na scenę, mogę mogę ciebie? Nie, nie mogę ciebie uśpić. Mogę uśpić strażnika tym? Nie. Chcecie? Pigułki na scenę damy flotarowi. Gdzie jest tylko flotar? Flotar, Eleven versus Hunter. Flotar, masz pigułki na scenę. Z
Spoko, no, no wiem, spoko. Poćwiczymy sobie razem z nimi, bo chcemy być bardzo silni, żeby móc spadzić strażników. Tutaj inteligencja jest potrzebna, ale jeszcze bardziej siła. No ale pan Mikain, no nie rozumiem, pan Mikain, no. A, pan Mikain, no pan Grotto, weźcie pani Grotto. Pan Mikain, pan Irwing, chyba w panie Mikainie stoi pan Grotto. No nie, no już 63 siły, no, i znowu zestaw karpetkowy musisz pukać. Ja jestem takim lamą. Jak uciekłem sprawnie w 2 dni z tego więzienia, tak tutaj męczę się. Niewiarygodnie. No, ale pasta do zębów mi się jak najbardziej przyda. Myślę... Czy tutaj można było jakoś się prze... Nie, tutaj też jest pod napięciem. Słabo, myślałem, że tutaj się by przeciąć. Po pierwsze, musimy... Musimy zrobić po prostu wyjście. Wyjście z naszego tego. Wyjście z naszej celi, ponieważ chcemy w pewnym. Chcemy po prostu się przebić do. Eleven. Chcemy się przebić po prostu do generatora i będziemy sobie rozłupywać tą ścianę. Cały czas będziemy ją rozłupywać i po prostu tak będziemy. Tak uciekniemy. No, tak to zrobimy. No, powinno mi starczyć widelców raczej, taśma klejąca plus taśmy mi wystarczy, ale nie mam czym kopać. Oj. Okej, a więc jesteśmy po króciutkiej przerwie. Taśma klejąca, kurde, nie wystarczy mi na pelnek. A raczej nożami nie będę tutaj się przedostawał. Nie wystarczy mi na pilnik. Dobra, ale... Jakoś musimy to zrobić, jakoś to zrobimy, a pilnik się zawsze znajdzie i kupi, bo wiemy, że każdy tutaj ma na sprzedaż ten pilnik. No. 72. A poza tym... I... Właściwie... z drugiej strony mógłbym się zająć czymś innym. Mógłbym inaczej to zrobić, no ale naprawdę już nie chcę się bawić w te klucze. Ja jako pierwszy po prostu ucieknę w inny sposób, bo... Każdy już uciekł poprzez po prostu używanie kluczy, a ja będę taki, że użyję plakatów. Będę nowoczesny. No. Okej, i zmęczenia mamy 102. Eleven. Jak mamy zmęczenia, to może... Misja. Hunter i jego kumple napadają na mnie i obrabiali lekarstwo. Jest teraz ich fantem. Hunter i jego kumple. Od kiedy Hunter ma przyjaciół? Nie wiem. Ale śmieszny żart. Hunter, JJ Joker, twoje biurko, Blowek, Eleven. To Hunter tu? Wiedziałem, że tu będziesz Hunter. Jeszcze tylko cię przeszukam. Masz czekoladę. To też mnie usatysfakcjonuje. No wiem. Mówiłem wam, że pilnik możemy wszędzie sobie znaleźć. I kupiliśmy go od Blowka. O kurde, mogłem mieć z nim lepsze stosunki. Oficer Mikain obiecał, że będzie dla mnie, że będzie mnie chronił, jeśli mu się opłacę. Czekolada to była zapłata, którą mu dałem. Dobra, zapłata. I tak mam pobić Mikaina, więc myślę, że on ma czerwony klucz, skoro go tak protektują. Skoro jak ja... Automatycznie jak go tylko zaatakowałem, to pewnie mi się zmieniło na 99. To jest podejrzane, a poza tym mam 62 siły. On ma tylko 26, 25. Może szybkość? Ja mam 12 szybkości, no ale szybkość zależy tylko do bicia. Flutter? Bączek Jojo? Pigułki? Chcesz zasnąć na zawsze? Nie mój problem. Nie mój problem. Stanowisko fajnej roboty. Dobra, czego nie potrzebuję? Potrzebuję kostki do mydła na pewno. Nie potrzebuję rolki papieru. Nie potrzebuję... nie potrzebuję jednej poduszki. A więc tak. Pyk, pyk. Myślałem, że już się na mnie wściekli. Okej. Okay. Lecimy szybko. Oczywiście, ty masz kabel, krem do golenia, bo jak, żeby inaczej, krem do golenia teraz jeszcze bardziej potrzebny niż mnie. I
też chciałbym, żeby w The Escapees była możliwość sprzedawania przedmiotów. Ale to na trybie tylko online. Ponieważ na takim trybie single player to by nie miało żadnego sensu, ponieważ prędzej czy później ktoś by wymyślił jakiś cheat engine do tego, albo jakiś trik, żeby to obejść i to nie miałoby sensu. A przynajmniej jak będzie z, na przykład twarzą w twarz, znaczy ludzikiem w ludzikiem, czy tam więźniem w więźniem, to wtedy jakoś tam, no nie oszukacie się. Fajną też by było coś takiego jakby na multiplayerze, można by zrobić swój serwer i tak dalej. Ale ja już za bardzo wyjechałem, bo pewnie w The Escapeesach nigdy go nie będzie, ale ja bym chciał, żeby taki multiplayer powstał, bo wtedy bym sobie pograł z moimi, wiem, teraz się cofnę do starych czasów, z moimi ziomeczkami. Tak, ostatnio przez całe istnienie mojego kanału wkurzaliście się, że mówię na was ziomeczki. Gimper, nie mam. Flotar. Wezmę Riddle Italię kart tylko dlatego, że chcę sobie Riddlem Italią kart poprawić z Flotarem stosunki. Flotar, masz talię kart i masz Riddle. 59 Reputation. Jeszcze tylko Hunter. Jeszcze raz Huntera przeszukam, a co mi tam... nie, ty miałeś tylko mydło. Ty miałeś schod, akurat. Kluczem formy. Nie, ja potrzebuję pasty do zębów, którą znajdę u Flotara, tak? Nie. 20. Czyli mamy sobie czas. Potrzebna mi skarpeta. Ktoś chce się tu przekopać, proszę państwa. Trzeba zaraz zawołać strażników. To mi się bardzo przyda. O, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. O zapalniczce. Nie miałem tu. Pastę do zębów wywalę. Wywalę też. To wywalę, bo nie mam po co, bo to sobie wezmę na broń. To wezmę jako kit. To biorę tu. A jeszcze może skarpetę będzie mogli znaleźć. Jeszcze może cięższy szansy jakiś jest na skarpetę. Pan Mickey na pewno ma to, co chciałbym. Pan Grot to pewnie tego nie ma, ale pan Mickey ma. Pewnie. O, dwie latarki. Wer, to są dwie latarki. Po co mi śrubokręt tutaj? Flotar, przestań. Pan Irwing. Z nim będzie ciężej. Ale ma 61 siły. Spróbujmy. Bang. 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 Pomarańczowy klucz. No. Zdecydowanie się nie przyda. Zdecydowanie też zgubiłem moją gumową kaczuszkę. No, czyli już się dowiedzieliśmy, że ten pan Mickey na pewno to ma. Tylko, że jakimś cudem nie da się go zaatakować. Wiecie co? Widzicie co? Ja się boję, że zaraz tu jakiś koleś przyjdzie i ten strażnik przyjdzie i mi wklepie ostro. Pan Irwing. Schowam się, żeby mnie nie przylukał. O, wiedziałem. Dobra, przylukał mnie. Dobrze. Już mnie zgubił. Szybko muszę schować kit. Muszę schować kit. Dobra. Ho zostawiam. To też zostawiam. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O kurde, to będzie mój kolejny nielegalny przedmiot. Nie, dobrze. Mam nadzieję tylko, że nie jestem przeszukiwany. Kolacja. Nie chcę zwrócić uwagi, ponieważ mam pałkę policyjną. Okej. Oto szczęśliwcy zwycięzcy Mandzio i Izak. Mandzio ma jakiegoś fajnego farta do tego. Może spłuczemy to? Świetnie. Okej. Ten produktywny odcinek był trochę bardziej produktywnym, ale nie nadal takim produktywnym, jakbym chciał. Ale przynajmniej jesteśmy pewni, że nie mają to poszczególni strażnicy tej pałki policyjnej. Ja sobie po prostu jeden dzień spędzę zupełnie na treningu siłki, może nie wiem. Nie wiem, czy będę w ogóle robił taki dzień, w ogóle się zbagowałem. Okej, a więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka The Escapees. Trzymajcie się, na razie.